Jak kurwa mamon dawał wiusy, to wszyscy byli kurwa kumplami z mamonem. Wszyscy byli kumplami z mamonem, każdy kurwa ustawiali się w kolejce, żeby grać z mamonem. Ja jestem dajeszkim klasypektarki, no jeszcze bym... Aha! No way! No way! Jestem bardzo słabym youtuberem, proszę pana. Bo mam jedną dziurę, mi pisasz majtki. Jedną, tutaj są cztery dziury, jedna jest na moją rękę, cztery palce. I rozciągasz ją jak coś, tę dziurę. Taki śpiący jestem, ja pierdolę. Spałem 3 godziny. Nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka to będzie. Uwaga, paszport nie jest ważny do momentu ważności. Popieprzone, bo zabukowane przez wszystko, a się okazuje, że mój paszport jest nieważny. I to jest pojebane. No będę robił tym czasem. Byłem... Złożyłem wniosek. Wstałem tam od 6 jak coś. Poszedłem spać o 23, wstałem o 5. Taki śpiący jestem. No właśnie. I moja mama też tak mówiła, że jest taka kolejka jak coś. Nie? Też mi mama mówiła, że jest taka kolejka. No. I nie jest to prawdą jak coś. Bo jest duża kolejka, ale te sprawy są tak, że ci ludzie na przykład stoją, wiesz, tutaj po paszport, tutaj coś tam. I kurwa, kolejka była taka, że się kończyła na ulicy i dalej, a do paszportu były tylko 4 osoby, w tym ja. Pojebane. Więc nie opłacam przychodzić aż tak wcześnie. No, ale no, wylot mamy 17 lipca. No kurwa, szansa na dostanę paszport, wydaje mi się, jest no spora, nie? Są 3 tygodnie, bo ten, następny i na następny, więc no gadałem tymczasowo. Nie, no pani taka miła była w urzędzie, matko jedyna, taka miła była pani. No dobrze sprzedałem, nie? Bardzo miły, także mam nadzieję, że pani jakoś tam to popcha. Tydzień, półtora, tak mówili mi koledzy. Przyrzebiony jestem, wilka złapałem. Wiesz, co jest wilk? Dobrze, ale to wczoraj w ogóle tak losowo, ja gadałem wczoraj z mamą, mówię tak, no zabukowałeś bilety z Kubonem. A mama mówi tak, ale synku, ty masz nieważny paszport. Mówię, jak nieważny? Przecież mam do stycznia 12 roku. Mama mówi tak, zaczęła się śmiać i mówi, że nie, że to trzeba 6 miesięcy przed. Ja mówię, jak to? Ona mówi, no, że serio. Ale rozumiecie to, że gdybym wczoraj nie rozmawiał z mamą, to na lotnisku by mnie cofnęli i wszystko było opłacone i w pizdu. Tak losowe. Nie wiem, ta wilka złapałem. Siedziałem, bo ja mam tak, okej, zdradzę coś. No ja mam tak, że ja muszę po prostu rano zrobić kupę. I tak bym, choćbym stary zrobił, nie wiem, 4 razy przed 8, to ja i tak o tej 8 muszę zrobić kupę. Muszę. No i tak nie fajnie było, nie? No tak wiesz, no kręciłem się, jakoś próbowałem chodzić w miejscu, usiadłem na zimnym, wilka złapałem. Myślałem, ten wilk to taki mityczny się wydawał strasznie, ale ten wilk istnieje, nie siedźcie na zimnym. Kurde, a tak speeda nie gra. Masz shuriken chyba cały czas, co? O Jezus. Ja pierdolę, byłem pewny, że umrze jak coś. Boże. Byłem pewny, że umrze. Ile to 4 dzielone na 2 razy 2? 2 razy 4. 4. Jaki jest wynik tego? 4 podzielić przez 2 to będzie 2 razy 2, 4. Tak? Nie spałem. 4 podzielić na 2 to będzie... Bo tak pomyślałem, teraz patrz. Dla takich tumanków. Pytanie, czy to, nie wiem, ciężko mi się skupić, kurwa, no powiem, to jest praktycznie niemożliwe. No bo jeżeli to jest 4 podzielić przez 2 razy 2, to by się zgadzało, nie? 4 drugie razy 2 pierwsze. 1, 1. No i wychodzi 4. No to jest 2 razy, no 4, to no. No tak myślałem, właśnie pomyślałem tak. Przecież tak debile mogą sobie to robić. Ty w ogóle, o, według moich kurwa obliczeń, ale jestem jestem trochę popieprzony. Według moich obliczeń jest szansa, że nawet nie stracę ani jednego dnia streamowania, lecąc do Korei. Ale kurwa, chyba jestem chory psychicznie. Bo wylatuję o 18, 17 i jestem na miejscu o 18 ich czasu. Więc to jest 10 naszego czasu, więc w teorii powinien być. Czy ja jestem jakiś pojebany? Bo ja tak jakby lecę z czasem. No czas leci, no tak, ale jak ja będę leciał w prawo, to będę tak jakby, no ja mam plus 8, no. No chwila, pomyślmy o tym wspólnymi siłami. Jeżeli jest wylot 17.59, Polska, 17 lipca, jest na miejscu 18.00, Korea, 18 lipca, więc to jest 11.00 czasu polskiego. Dobra, ale mówimy o... Jezus, licz opóźnienie lotu. No nie liczy, nie bierzemy tego pod uwagę, prawda? W tej sytuacji. Myślimy o teoretycznym scenariuszu. No dobra, ale kurwa, liczymy tak, tak czy nie?
Czy masz takie odklejki? Jakie... Boże, banuję cię, wypierdalaj, nie wiem. Chłop mi przytak. Wiesz, że czas jest umowy, tylko do określenia dnia i nocy nie zyskasz dnia. Boże, co za idiota. Nawet nie wiem, o czym rozmawiamy. Ale nie, w teorii tak. Tak? Dobrze, dobrze myślę, kurwa, czy nie? Kwadracik powinien się zapełnić na Twitch trackerze. Kalendarz z Zichtera. Ja pierdzielę, jak to działa, panie kolego? Zacznij ten kalendarz z Zichtera. Przecież ja przyjeżdżam, kurwa, na rozstawiony komputer, chłopaki. Boże święty, no way. No jak to działa? 17 lipca to będzie 07/2023, 17:59. Data? No nic, jakieś gówno, co ty mi dałeś, kolego? Nie odkrywam strefy czasowej, bo już byłem w Korei i w Ameryce, kolego. Tylko chodzi mi o to, tak jakby czy w teorii, kurwa, nie wiem, ja mam wrażenie, że rozmawiam z idiotami, kurwa, nie? Z idiotami, naprawdę. Czy jest, czy tutaj się, kurwa, kwadrat zapełni, czy się przepuści, kumasz? O, że tu będzie, tutaj wsiadam, rano robię streama, wsiadam do pociągu, lecę samolotem i tutaj w teorii czy się odpali stream. No dobrze, no to sprawdzamy lot. Jak się nazywa, taka ta linia, kurwa, turecka taka, jak się nazywa, pany? Nie Turkish, nie Turkish. To, Kuba mi mówił, że to top 1, kurwa, będą tam jakieś rankingów. Fly Emirates. To nie jest to chyba. Qatar Airways, pany. Qatar Airways. Dobra. Z Warszawy, Seul. O, szukaj lotu. Tak, pisze. O, to jest ten. Lecę 16 godzin. Jestem wtorek 18 lipca o 17, kurwa, w Seulu. To jest 10? Nie, to jest... No, kurwa, jak jest 18, to jest 10. To będzie która? No, jakoś tak przed 8, nie? No, chuj, no nie wiem, no, nie spałem. Z 8. 13 ich czasu. No, czyli, kurwa, odpalę. Czyli będę normalnie. Jeżeli, załóżmy, dajmy na to godzina przyjazd do hotelu, to idealnie, kurwa, o 10 będę. Ale ja już... Ja pierdolę, nie. Ja byłem w Korei, ja wiem, jak to funkcjonuje. Ja przyjeżdżam już na gotowe, pany. Ja przyjeżdżam na gotowy komputer. Ło kurwa! O nie no, siwy dym! Co jest? I nalepa! I pitowanie, kurwy! Pup! I pitowanie! Oj! I po samochodzie chyba! I po samochodzie, nie? Witam, Dawid. Miło poznać, panie Jarku. To jest kolega? O. Miło mi, Adam. Jak tam, panie Jarku, dzień mija? A no mnie jak już tak... Ja chorobowo. Wie pan, że... Ja się nie drzewo, panie Darku. Darek, tak? Jarek. Oglądałem filmik na programie Uwaga, że taka kobieta też jeździła takim czymś. Do autobusu pojechała takim czymś elektrycznym i pana też nie puszczą do autobusu. No nisko podłogowego nie, bo to jest elektryczny, to mają samemu. No tak. Tylko na tej kółka. No tak. To dziękuję bardzo. Czemu się nie pożegnałeś? On jest chory na głowę chyba. Mówisz? Chory na głowę człowiek, ja pierdolę, co za typ. Jak można być chorym na głowę bez kitu? Nie ma chorego gardła, ma chorą głowę chyba. I co, chcesz mi wyrzucić te gaci, mają dziurę? Wywalam cię. Bo mają dziurę. Bo ja składam ubrania, wywalam cię. Bo mają jedną dziurę, mi przystasz majtki. Jedną, tutaj są cztery dziury i jedna jest na moją rękę, cztery palce. I rozciągasz ją jak coś, tą dziurę. To są moje najlepsze bokserki z Calvina Klein, dałem za nie 60 zł. Są jakieś tutaj obciuchane, tutaj jest dziura, są rozciągnięte. Ale w nich chodzisz, to się nie dziwię. Wywalam je. Nie, odkupujesz mi. Ja za szuku mają dziurę. Odkupujesz mi. Ja? Dlaczego ja? No bo chcesz wyrzucić. To mam się je zostawić, tak? W takim stanie. W szafce mają być. Dziura na cztery palce. Kiedyś zrozumiesz, jak pójdziesz do normalnej roboty. A ty jesteś normalnej. Jak pójdziesz do normalnej roboty, docenisz pieniądza. Mama strzyje, daj do mamy. Arturku, wiem, że jesteś bardzo doświadczony w tych sprawach, więc potrzebuję porady odnośnie laski. Ogojej. Poznałem taką jedną i powiedziała mi, że jestem za bardzo kochany w związku, a ona woli, kiedy chłopak jest niedostępny i ma satysfakcję ze zdobycia go. Co zrobić w takiej sytuacji? Zmieniać siebie na zimnego chuja, czy mieć wyjebane i żyć dalej bez tej hołu? Ja pierdolę.
To drugie, no oczywiście, no człowieku, co to za dziewczyna? Boże, kiedy dziewczyny przestają lubić bad boyów? Kiedy stajesz samotną ma... A, kiedy stajesz samotny do 30? O kurwa, XD? So apparently there's a new bypass method that ensures you can't actually be permanently banned. This guy is currently just bluntly scripting on a 900 LP account and can just dismiss the permanently banned message on the account for some reason. Great stuff. Mom, I have banned bypass, I'm testing, not possible to be banned me. Plus selling it to Chinese market some EUV. No clue what that even means. It should be, but obviously it's not, because I'm here. O kurwa! If I play like, I do it without this bypass. But I have free charts accounts where I get report every game with no ban. Czyli ten OKTW Christine? Kurwa, to jest skrypte, no wiedziałem, nie? Pojebane! Ale pojebane. Dla tych, którzy nie rozumieją angielskiego. On jak dostaje permabana, to po prostu klika understand i gra dalej. Tak, no dużo razy na nią gra, no 10 punktów ma, to się spotykałem często. Ale to jest chore. Jeżeli ziomek dostał 3 razy permabana, tak? Dobrze, tak? Co pamiętam, nie pamiętam już. I Riot widzi, że goś dalej gra, to czemu mu po prostu konta nie usuną? No, kurwa, ja grałem z tym kontem, mint controlled. Ja z nim patrz. I chłop ma kurwa 3 konta w Challengerze. Jestem, patrz. Tato, oszalałeś. Ja pierdolę. Ty, ja na niego... Wgrywałem na niego, ty, kurwa. Ja jestem jakiś zajebisty. Ale dajcie miłość w rytmie disco? Miłość w rytmie disco. To ostatnio te ziomy z Evercore Heroes pokazali. Dobrze pojebane, nie? Dobrze popierdolone. Pojebane, co? Pojebane. To totalnie popierdolone. Dobra, powiem wam ciekawostkę, kurwa, którą powiedzieli mi chłopacy z Evercore Heroes. Że kiedyś w Pruszkowie przerobili, kurwa, takie auto. Żółka. Przerobili żółka, nie? Pozbyli się foteli i tak dalej. Wszystko tam wyjebali z tyłu. Jeździli po Pruszkowie. Podjeżdżali taką furą na takie pastwisko, pakowali krowę do tego i jechali z tym kurwa na masarnię. I do masarni jechali z tą krową. Pojebane, o. No, gorzej trafić nie mogła. Proszę. O, w telewizji jest, proszę bardzo. O, i pa, co teraz się dzieje? Aneta, uspokój się. Nie, tak samo, matka traktowałeś przedmiotowo jak zwykłe zwierzę. It's an actor. It's an episode. No one was hurt during this. It's an actor. Jestem bardzo sławnym youtuberem, proszę pana. Dobra, to jest ten cały riz. Chodź, Dawid, chodź. Ty podrywaczu, ty. Mam pytanie do pani. Jest pani mężatką? Co? Mężatką. Nie masz męża. A? Nie? Bo kolega, ja szukam i kolega szuka. To może kolega się mówi z panią, a ja się z koleżanką mówię. Dawid. Właśnie, Dawid, słuchaj, ty mówisz, że ty miałeś ile? 8 kobiet. Tak. 8 kobiet. Tak jak Bruce. Całowałeś? Tak jak Bruce. Tak jak Bruce. Chyba mogę to powiedzieć. Mogę. No, to jak jechałeś na urodziny Tytacjona, to Bruce jechał z Lewusem. I z kimś jeszcze. Z Lewusem i z kimś jeszcze. I Bruce powiedział, że miał tam chyba 60 kobiet. Na imprezie samej wersja się już zmieniła, bo miał tylko 30 już. A jak przycisnęliśmy, to też się zmniejszyła liczba. Mi się wydaje, że podobny, tutaj podobny, nie? U Dawida. Aha, Shini pomówiła. Człowieku, dymy są teraz. Dymy są, panowie. Dymy są. Shini, polska streamerka, czyta wiadomości dorosłego streamera od nastolatki. Jedna z polskich streamerek podczas transmisji zaczęła czytać prywatne wiadomości innego streamera do kogoś, kto ma mieć 15-16 lat. Sprawa ta mocno podziwiła społeczność Twitcha. Jedni uważają, że wysyłane wiadomości są niestosowne względu na różnicę wieku. Inni twierdzą, że tak samo słabe jest też wyciąganie prywatnych rozmów na forum publiczne. Nadal nie wiadomo również, czy faktycznie są one w ogóle prawdziwe. Nie ma także twardych dowodów, bo Shin po prostu to przeczytała podczas transmisji. Warto więc o tym pamiętać, bo wielokrotnie przy takich sprawach okazywało się, że to niekoniecznie w tego typu opowieściach wszystko się zgadza. Jest to rzucane w eter. Ja to pokażę w sumie, czytamy. Jest to rzucanie w eter czegoś, co może wyrządzić sporo szkód, dlatego do tematu należy podchodzić ze sporym dystansem. Shin to polska streamerka Twitch, która podczas wczorajszej transmisji postanowiła wyciągnąć na światło dzienne wiadomości, jakie miał przejść dorosły streamer znany jako mamą do nastolatki. Wiadomości pochodzą z przeszłości, nie są nowe. Warto przypomnieć, że jedynie potwierdzenia ich istnienia to słowa Shini. I co z tego, że 16-latka jest legalna? Nie wiem, ile on wtedy miał, 34 albo 33, nie wiem. Styl jest starym chłopem i przydonastki, która jest strasznie młodsza. Co tam porabiasz? A
w Likusie gram, a ty co tam ciekawego robisz? A opierdalam się i rozglądam się za księżniczką jakąś do kochania. Uśmieszek. A ty co tam porabiasz? Jakbym ci powiedział, to by cię fantazja poniosła. Ha, ha, ha. Uśmieszek. Oczywiście świrki. Co jest? Dzień dobry, Polsko. O kurwa, dobra, to odwysamy na koniec. Uwaga, i teraz to jest ostatnie, to jest ostatnie. Zaraz przejdę się do ciebie i dostaniesz rózgi na pupkę, Uśmieszek. A nie, kurek? Kurwa, nie wierzę w to, naprawdę. Daj mi dokończyć. Akurat święta się zbliżają, to pod choinkę jak znalazł prezent. Koniec. No. Że niech zniszczą tego hipokrytę, ten człowiek nie zasługuje na te 600 widzów. Tu nie chodzi o bycie zawistnym, ale on jest taka kurwą, że powinien zostać w... Może i tak. Może i tak, ale zauważ to, kurwa, bo to jest, ja nad tym rano myślałem, bo ja to już rano widziałem, wstałem o 5, że jak, kurwa, mamon dawał viewsy, to wszyscy byli, kurwa, kumplami z mamonem, każdy, kurwa, ustawiali się w kolejce, żeby grać z mamonem. Jak już z mamonem przystało się, kurwa, wiesz, już widzowie mieli dość mamona, to wiesz, była garstka osób, na której mamon po prostu oszalał, zwariował po prostu, typu, nie wiem, powiedziałbym Cinkrow, ja też bym się zaliczył do tej grupy, po prostu mamon oszalał i wiesz, ludzie, którzy go faktycznie lubili, stwierdzili, że, kurwa, no z mamonem coś jest nie tak. Tak jakby w przypadku w moim, no ty też kolego, ja mamona nie wyzywam i mamona nie wyzywałem. Mamon ujebał sobie w głowie, to puśćmy TikToka, idealne, to będzie idealne z Rybson lol mamon. Bo ty powiesz tak, że ja też, nieprawda kolego, nieprawdą to jest. TikTok o mamon, o jest. Witam wszystkich zgromadzonych, cały tłum, który pragnie chleba i igrzysk. Witam również ciebie, Kamil, gdyż zgaduję, że prędzej czy później fragment tego streama dotrze również do ciebie. Jest mi niezmiernie przykro, że zamiast załatwić sprawy w normalny, dorosły sposób, robimy to jak dzieci. Ale jak to kiedyś powiedział pewien toplaner, bawmy się. O co chodzi? Wczoraj w godzinach wieczornych, w momencie, w którym leżałem sobie w łóżeczku, po randeczce, otrzymałem blokadę na Twitchu od konta Mamon. Prawda? Bez jakiejkolwiek wcześniej zapowiedzi tej decyzji, nie ukrywam, troszkę mnie to zdziwiło, gdyż uważałem, że nasza relacja jest totalnie okej. Okay. Nawet przez wczoraj przecież graliśmy flexy, z czego VOD jest oczywiście dostępny. Niestety, się myliłem. Nie chcę się kolejny raz przechodzić przez ten sam schemat mamońskiego zachowania, mianowicie mamon kogoś blokuje, jedzie go od najgorszych, tutaj cytuję, śmietników, fałszywych kurew, żmij, frajerów i wiele, wiele więcej. To o mnie mówi. Pod następuje magiczny katarzis mamona, żeby potem udawać, że wszystko jest okej. Okay. Jednym z wczorajszych powodów, dla których Kamil zablokował, jak on sam twierdził na wczorajszej transmisji, mimo tego, że klipów i wodów nie ma, było obgadywanie go za plecami. Bóg mi świadkiem, że nie rozmawiam z żadnymi streamerami na offstreamie, a jak już się zdarzy, to temat mamona jest ostatnim, który byśmy poruszyli, bo nie jest on motywem przewodnim naszych spotkań, tudzież dyskusji. Stąd wyciąga wniosek, jakoby mamonik uznawał, że obgadywanie za plecami to mówienie o nim na moim streamie, w momencie, w którym go nie ma. A jak oglądacie zapewne te streamy, to wiecie, że próbuję obchodzić się z mamonem jak z jajkiem, co często irytuje wielu widzów. Nie chcę robić mu przeprosin, po prostu, po ludzku. Napiętnowałem zachowanie Shini, który uważał, że było celowe. Skradam się na gości i nie mogę, bo 5 osób biegnie i tupie za mną. Dobrze, że mamy czym. Spierdalaj ze skitu. Napiętnowałem zachowanie Lewusa, który miał oczywiste zamiary. Mnie to nie bawiło, jednak mimo to nie było to wystarczające. Ten sam mamon, który uznaje mówienie za o nim na streamie jako obgadywanie, potrafi polecieć z tobą jak z przysłowiową szmatą, tylko po to, żeby potem usunąć klipy. XD. Niejednokrotnie mamon się na mnie obrażał, o czym dawał znać mi dobitnie na Discordzie. Zapytacie dlaczego? Ano, już wam mówię. Bo nie zapytałem co u niego, bo nie chciałem zagrać z nim Fortnite na offstreamie, albo wolałem zagrać na Fortnite'a ze znajomymi. Lista tak by mogła się ciągnąć. Dzisiaj jednak mówię stop temu zachowaniu i to nie ja będę wyciągał następnym razem rękę. Mam nadzieję, że Kamil jest świadomy tego, jakich słów użył do mnie wczoraj, jak i przedwczoraj na transmisji i jest świadomy tego, że z moich ust nigdy takowe rzeczy nie padły. Tutaj mowa oczywiście o śmietnikach, fałszywych kurwach, żmijach, frajerach i wielu, wielu więcej. Jestem otwarty na rozmowę, tak jak mówię, Kamil, ale to ty masz wyciągnąć pierwszy rękę. Ręka do dziś nie została wyciągnięta, ale doskonale stali widzę wiedzą, że o mamonie nie gadamy. Nie gadamy, pusty temat mamona nie istnieje. No dobra, ale fakt jest taki,
że każdy z widzów wiedział, że nikt z nim się... To jest nieprawdą! To jest nieprawdą! Jedyną osobą, która tego nie zauważała, to był on. Pizda była cały czas ciśnięta, czy to za plecami, czy to prosto. Nieprawda jak coś. Bardzo wiele ludzi zaangażowało się w relacje z Mamonem. I kłamiesz teraz. W sensie kłamiesz. Mówisz nieprawdę. Dużo ludzi zaangażowało się w relacje z Mamonem. Tylko Mamon był i jest ciężkim człowiekiem, no. Ciężkim człowiekiem. Do utrzymywania z nim relacji. Mamon jest bardzo dziecinny w relacjach. W sensie tak, nie że się wiesz, śmieje z jakichś głupotek, coś jest, tylko po prostu rozwiązuje sprawy jak dziecko. No. I to nie jest prawdą, bo temat Mamona jest nieporuszany. I to wszystko, co było tutaj, jest prawdą. Naprawdę! Temat Mamona jest nieporuszany i Mamon był traktowany jak jajeczko. Jak jajeczko najmniejsze, jak najmniejsze jajeczko. I to jest fakt, wracając, że wszyscy, jak Mamon dał viewsy, to wszyscy byli kumplami z Mamonem. A jak kurwa się skończyło, i wiesz, to kurwa, było wiesz taki trend w pewnym momencie, jak ludzie wyzywają Mamona. Tutaj na Twitterze, tutaj coś tam. I ten trend się utrzymuje do dzisiaj. Teraz już nie jest modne granie z Mamonem, teraz jest modne wyzywanie Mamona. I teraz są fakty. Mamon. Którzy podwoją. Było zaangażowanie po to, aby znaleźć przyjaciela, tylko po to, aby kogoś wyzywał albo się wkurwił na Strahamie. Te zaangażowanie było fejkowe, nawet u Cinkrofa i każdy to widział. No to nie jest fake zaangażowanie u Cinkrofa XD. Cinkrof bardzo dużo dał jak coś w relacji z Mamonem. Od siebie. I go bardzo z tego, co wiem, nie wiem, czy mogę mówić. No, tak, człowiek, dał dużo od siebie. Dał dużo od siebie, Cinkrof. No, Cinkrof wam pisze. Z tego, co mi mówił, to dał sporo. Ty mam wrażenie, masz strasznie dziwne podejście do życia. To nie jest tak, że kurwa każdy z każdym siedzi po to, żeby, nie wiem, tutaj łapać widzów. Jak kurwa, wszyscy to są, jak ktoś z kimś coś robi na streamie, to najczęściej jest to wypadkowa tego, że na off-streamie się dogadują. Rozumiesz? Czyli na przykład, to nie jest tak, że kurwa, nie wiem, dajmy na to najprostszy przykład. Furazek, kurwa, siedzi na Discordzie, bo chce widzów. Widzów lolowych nie interesuje stary GTA. My siedzimy, bo się lubimy. Na przykład, nie wiem, kurwa, krótka piła. Z Tentacjonem, czy ja jakoś krosy robię? No, tak średnio. A czy się lubimy? Tak, byliśmy raz na urodzinach ostatnio. I były fajne urodziny. Tak, to nie jest tak, że każdy od każdego, kurwa, chce wydoić, ile się da. Tak to nie wygląda. Na przykład, patrz, z Kubonem bardzo się lubimy. I się często spotykamy. Nawet parę dni temu, spotkamy może jakoś super, nie. Ale często gadamy sobie, na przykład, na offstreamie. Nie no, to zdarzy się. Jeździmy sobie, kurwa, po krajach i tak dalej, i tak dalej. Zdarzy się pogadać. I to nie jest tak, że cały czas się, kurwa, przecinamy, kurwa, z Kubonem. Nie. Możecie wierzyć w wszechświat, w którym Cinkrof wykorzystywał Mamona. Pewnie. Jasne. Jeśli ja wam powiem, że tak nie było, róbcie z tym, co chcecie. Uwierzycie, nie uwierzycie, róbcie z tym, co chcecie. Ja powiem, że też tak nie było. No. Czyli potwierdzasz to, że siedzieli z tobą na offstreamie i faktycznie chcieli pomóc. Mieli dobre intencje. Nic nie potwierdzam. No dobra, no wiadomo. Nieraz pomogli. I co, panie donatorze? Widzisz? A jednak... I to jest właśnie to, bo wychodzi na to, że Shin, bo to były wiadomości ze świąt, bo szły święta, więc rózga pod choinkę i tak dalej, nie? Czyli Shin o tym wiedziała wcześniej, na to wychodzi, tak czy nie? Tylko teraz po prostu było, nie wiem, na rękę to powiedzieć? To musiałaby, najgorsze to, że narzuciła, ona wiedziała, co mi ludzie pisali, bo się śmiała ze mną. Najgorsze to, że narzuciła w eter bez żadnych dowodów, no i to jest to, no. Albo dopiero teraz je dostała, tak. Ja rozumiem, Mamon, ja wiem. Tylko, wiesz, to chodzi o taką sytuację, że... Dobra, może nie, bo chciałem powiedzieć, że ludzie wiedzą, że nie jesteś złym człowiekiem, ale to każdy będzie miał inne zdanie. Ale chodzi o to jakby, że każdy ze streamerów zdawał i zdaje sobie sprawę z tego, jak się zachowujesz. No, tak jakby każdy wiesz, jest jaką tykającą bobą, która w pewnym momencie po prostu może wybuchnąć i się możesz obrazić. Wszyscy byli tego świadomi. Ja nie wiem, jakie tam są twoje relacje z innymi, bo mało śledzę, szczerze mówiąc. Ale dalej czekam na przeprosiny po tym, jak mnie wyzywałeś. No, bo zawsze było tak, że ja wyciągałem rękę, że ty wiesz, obrażałeś się o coś dziwnego, nad nie pogadaliśmy i już obrażony. Przepraszam, przyjmuję przeprosiny, pasuje mi, ja nie miałem żalu, ja dalej czekałem. Ja naprawdę bardzo, na przestrzeni lat strasznie się zmieniłem jako człowiek, no głównie to tamta mnie zmieniła, nie? Ta trzecia w drugim pokoju, no jestem po prostu, kiedyś byłem sfrustrowanym dzieciakiem, takim kurwa JD, jebać Lisa i tak dalej, który kurwa wiesz, dla którego liczyło się wiesz, siano, poklas kurwa ludzi, którzy go nie interesują i tak dalej. I tak dalej. Tego już nie ma. Ja mam 23 lata, jestem kurwa dorosłym człowiekiem. Za niedługo kurwa dziecko się rodzi. Narzeczona kurwa, ślub, mieszkanie. To już nie są te czasy, że kurwa wiesz. No, ty się nie rodzi się, ale wiadomo o co chodzi. Nie rodzi się. Chociaż mama powiedziała, że byłaby bardzo szczęśliwa. Ale jeszcze Bobas nie jest planowany. Jest nieplanowany. Jest planowany połowicznie. Planowany jest z jednej strony, tudzież mojej.
mojej, nie z drugiej. Prawda jest taka, teraz w ogóle zobaczyłem z tematu, że kobiety boją się rodzić aktualnie, nie? Boją się rodzić. Ja nie wiem, co siedzi w głowie Oliwki. Może faktycznie to jest ten problem, może właśnie to jest to. No, w kwietniu 2023 roku urodziło się zaledwie 21 tysięcy ludzi. Dzieci. Dobra, sorry, ale nie o to chodzi, tylko bez tego, ja już mam ci tylko tyle. Ja nie jestem... Ja jestem mikrosypek, tak, klimaję się bez... Aha! No way! No way! Słuchajcie, masz to? Nie na... Masz to? Słuchajcie, dajcie mi coś powiedzieć, tak? No way! Długo trzymał to w tajemnicy. Szczerze? Jestem w gigaszoku. Myślałem, że to jest Czarek. A to on jest mikrocypek, kurwa mać. Debata o pracy, hashtag zapierdol. Ludzie pracują 8-16 godzin od dnia, bo to czasami jedną godzinę przed, wracając do domu po pracy, bo dojazdy, weekendy, na studio do rana, do wieczora i tak w kółko. Stream daily to nie jest... Szymczerko, wiem, że tak ludzie pracują. Wiesz, że wiem, że tak ludzie pracują, a ja ci powiem lepiej. Ludzie pracują jeszcze, kurwa, fizycznie, na polu, napierdalają w upały. Kręgosłup, kurwa, pęka w trzech miejscach, a on on dalej robi. Do tego jeszcze jest alkoholikiem i jeszcze musi mieć siłę wrócić i żonę uderzyć. Ja pierdolę. Tak zastanawiałem się po o co chodzi w tym szocie, tak do samego końca, nie? To jest postać bosko... Nie, to jest... Typ se stoi, tak? Czy nie? Nie, to nie jest. Czekaj dalej. O. Nie! No nie wierzę, kurwa! Nie, no ja już wiem. Musiałem się spójrz tego woskowy, tego, bo tak stał. Dziękuję za dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się i elo.